życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników, dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy Ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 399. Ojciec Augustyn do Ojca Pio. Palazzolo sul Olio, Brescia, 8 maja 1917 roku. Mój najukochańszy Synu, w Jezusie Chrystusie. Pokój Ducha Bożego niech zawsze włada Twym sercem teraz i w wieczności. Amen. Takimi życzeniami chcę podziękować Ci za dobro, które Pan Jezus czyni przez Ciebie mej biednej duszy i tym wszystkim duszom, które nam powierzył. Twój ostatni list, który otrzymałem teraz, przyniósł mi wielkie pocieszenie. Niech będzie chwała i dziękczynienie Bożej dobroci na wieki. Masz rację, do tej pory niczego nie wycierpiałem, jednak ośmielam się narzekać z powodu przedłużonego wygnania. Pan Jezus był i nadal jest zbyt dobry dla mnie. Cóż oddam Panu? Dziękuj Mu za mnie, kochany Pio, i proś Go, aby obdarzał mnie niezmiennie łaską wypełniania Jego świętej woli. Masz rację. Wygnanie, którego chciał Pan Bóg, jest lepsze niż namioty Jakuba wbrew woli Bożej. Dlatego przyjmuję wygnanie i na tak długo, jak spodoba się Panu. Lecz niech Jego święta łaska wzmacnia słabość Jego biednego sługi. Od prawie 3 miesięcy w szpitalu nic się nie dzieje. Być może to nie potrwa długo. Powinienem powiedzieć Ci otwarcie, że gdy byłem bez zajęcia, często opanowywała mnie nuda, nostalgia, prawie smutek. Myślałem o pokoju w klasztorze, tęskniłem za powrotem do naszego życia, które wydawało mi się owocne i pracowite, ponieważ faktycznie takie jest. Lecz dobroć Pana Jezusa wydawała się wówczas wyprowadzać mnie z błędu, dając mi do zrozumienia, że od kiedy to jest Jego wolą, moje życie mogło także w tych warunkach być aktywne i owocne. Wspomniałem ukryte życie Pana Jezusa, bezczynne w oczach świata, lecz tak owocne w oczach Boga. Myślałem, że nic nie marnuje się przed Panem i że wypełnienie Jego woli więcej znaczy niż jakaś inna, dobra praca. Teraz przybywa Twój list, aby umocnić te moje odczucia, więc dziękuję Panu Bogu z serca. Jedyną rzeczą, której się obawiam, jest moja słabość. Lecz Pan Jezus nie zawiedzie obietnicy, którą Ci złożył w stosunku do mnie. Oprócz tego powtarzam, że Jego dobroć jest nawet nadmierna. Do tej pory, odpowiednio do warunków, mogłem żyć życiem zakonnym, wypełniając najlepiej jak potrafię wszystkie obowiązki klasztorne. Czy to nie jest bardzo delikatny przejaw dobroci Jezusa? Niech będzie zawsze wysławiany i błogosławiony. Czyni to wygnanie znośnym dla mnie i często całkiem przyjemnym. Jeśli przedłuża je swą boską decyzją, to znaczy, że powrót będzie znacznie piękniejszy. Powrót do domu, który objawi się nam droższy i bardziej godny miłości. Proszę Cię, mów mi zawsze jasno i mów mi wszystko bez wahania, ponieważ Pan Jezus chce tego. W przeciwnym razie byłoby mi przykro.
pośród wszystkich dusz, które są zjednoczone z Tobą więzami Bożej miłości, nie mogę, nie powinienem i nie chcę być ostatni. Ty sam również tak mówisz. Dzięki Panu Jezusowi za wiadomości o tych pozostałych duszach. Życzę dobrej drogi Tobie, prowincjałowi i siostrze aż do grobu świętych apostołów. Ja także modliłem się niegodnie za Ciebie któregoś dnia przy tym grobie. Pan Jezus niech przyjmie Twą modlitwę za mnie. Wszelkie błogosławieństwo Pana Jezusa dla Twojej szczęśliwej siostry, która zamierza powiększyć dużą rodzinę oblubienic Jezusa. Moich biednych modlitw nie braknie dla jej uświęcenia i wytrwania aż do końca. Niech także ona nie zapomina o mej biednej duszy przed Bożym tronem. Czy otrzymałeś mój ostatni list z życzeniami na imieniny? Bardzo wiele pozdrowień dla współbraci, przyjaciół i dusz należących do Jezusa. Całym sercem błogosławię Cię i ściskam. Bardzo kochający w Jezusie Chrystusie, brat Augustyn, kapucyn. W adresie możesz ominąć słowo wojskowy. Wystarczy napisać kapelan 24 Szpitala Wojennego Czerwony Krzyż. Modlę się za Twą duszę. Zawsze niespokojny, i mówię Ci to, co Ty mówisz mnie i innym. Czy to jest wola Boża? Tak, a więc niech się spełnia. Niespokojne jest serce moje, mówił święty Augustyn do Pana Boga, dopóki nie spocznie w Tobie. List numer 402. Ojciec Augustyn do ojca Pio. Palazzolo Sull'Olio, 28 maja 1917 roku. Mój najukochańszy synu w Jezusie Chrystusie. Duch Boży, którego wielkie święto obchodzimy w tych dniach, niech zawsze będzie w Twym sercu, tak jak tego pragniesz dla mnie i dla wszystkich dusz. Czekałem, aż wrócisz. Oto powód, dla którego nie pisałem. Lecz sądzę, że do tej pory otrzymałeś moją kartkę pocztową. Otrzymałem Twój list, który, chociaż przekazuje mi wspaniałe wiadomości i jest zawsze listem od Ciebie, zaskakuje mnie zwięzłością. Dlaczego nie mówisz mi nic o swoich wrażeniach w mieście księcia apostołów? Po prostu pozostawiasz to mej wyobraźni. Co Pan Jezus Ci powiedział w tym mieście za pośrednictwem świętego apostoła? Jakie modlitwy odmówiłeś za mnie, za inne dusze, za wszystkich? Czy widziałeś naszego najczcigodniejszego ojca generała? Co o tym mówiła twoja siostra, kandydatka na zakonnicę? W sumie było tak wiele spraw do powiedzenia mi, a ty nic mi nie powiedziałeś. Mówisz mi, że dusze czują się dobrze fizycznie i moralnie, więc ja także mówię z tobą, Bogu niech będą dzięki. Lecz dlaczego nie dajesz mi jakichś szczegółów na ich temat? A co z mą biedną duszą? Czy to prawda, że mój stan jest godny pozazdroszczenia, biorąc pod uwagę krytyczne warunki, w jakich nasi współbracia się znajdują, lecz czy nie zdajesz sobie sprawy ze stanu mej duszy? Więc dlaczego milczysz? Wiem, że rozmawiasz z Panem, lecz dlaczego nie rozmawiasz również ze mną? Chcę, abyś niczego nie ukrywał przede mną co do mego stanu duchowego i stanu tych dusz, które są zjednoczone z nami więzami Jezusowej miłości. A co z Twoją duszą? Rozumiem, że wiadomości byłyby zawsze takie same, lecz czy obawiasz się, że zasmuciłoby mnie ich usłyszenie? Polecam Twoim modlitwom los mego szpitala. Za 15 lub 20 dni będzie gotowy. 500 łóżek. Pragnę, żeby sprawy toczyły się dobrze, szczególnie z moralnego punktu widzenia. Módl się dużo do naszego najsłodszego Pana Jezusa, a przede wszystkim, abym mógł urządzić prywatną kapliczkę do przechowywania Najświętszej Eucharystii dla mnie i biednych chorych. W pełni ufam. Co masz do powiedzenia w tej sprawie? Czy Pan Jezus obdarzy mnie tą łaską? A czy to koniec próby? Czy Pan Jezus milczy cały czas? Niech się dzieje i jeszcze raz niech się dzieje Jego wola. Czekam na Twój bardzo długi list. Powinieneś prosić Pana, aby Ci na to pozwolił. Powinieneś również w tym liście powiedzieć mi coś jeszcze. Chcę znać adres młodego człowieka,
mojego dawnego przyjaciela, który był bardzo dobry. Od kilku lat nie pisze do mnie. Domyślam się, że jest w wojsku i między oficerami. Nie wiem, gdzie zwrócić się o wiadomości o nim, ponieważ nawet nie wiem, gdzie jest jego rodzina. Wiem, że byli we Florencji kilka lat temu, lecz nigdy nie miałem ich adresu. Dlatego powinieneś poprosić pana o adres tego młodego, biednego człowieka, ponieważ chcę napisać do niego, gdyż jestem pewien, że mój list przyniósłby wielkie dobro jego duszy. Czy zrobisz to? Pan Jezus niech cię wysłucha i nagrodzi miłość. Wyrazy uszanowania dla bardzo czcigodnego ojca Alojzego, ojca Paulina i dla wszystkich współbraci zakonnych. Podziękuj chłopcom i powiedz im, aby nadal byli dobrzy. Błogosławię im całym sercem. Czy otrzymałeś mój list z życzeniami na twe imieniny? Z serdecznym uściskiem błogosławię cię, bardzo kochający w Jezusie Chrystusie, brat Augustyn Kapucyn. Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam wam,
niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze,
napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o Najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie.
stawiać się za nas w potrzebie.